I cień plecień, bo przeplata, trochę sakur, a trochę spóźnionych podcastów. A czy ty wiesz, że już Maj mamy zapasem? Nie wiem. No, a Maj ma to do siebie, słuchajcie, że trzeba będzie rozliczyć pity. I my tutaj mamy przy okazji do Was taki mały apel: jeżeli byście nie wiedzieli, na co przeznaczyć ten 1%, który nam przysługuje to mamy pewną propozycję. W ogóle jest tak w tym roku, że z tego, co przeczytałem, z tego, co się zdążyłem zorientować, to wcale nie trzeba tych pit rozliczać, tylko wystarczy wejść na stronę Urzędu Ministerstwa Finansów i zaakceptować tam rozliczenie, które minister przygotował dla nas. Tylko to ma ten... Drobny problem, że wtedy nie możemy dysponować właśnie tym 1% podatków, które normalnie byśmy mogli przekazać gdzieś na działania pozarządowe, bo domyślnie jest tak, że to rząd najlepiej wie, jak wydać nasze pieniądze. No ale być może warto jednak wejść na tą stronę i tam zaznaczyć jakąś organizację pożytku publicznego i jakoś fajnie ten 1%. Wydać. I my właśnie mamy dla Was taką propozycję. Tu Zosia, resztę życia spędzę w łóżku. Wcześniej widziałem tylko biały sufit. Teraz odwiedzają mnie fajni ludzie: Mateusz, co mi bajki opowiada. Megi jest moim piesioterapeutą. Zagatą ćwiczę mięśnie nóg. I buzi, bo ciągle się śmiejemy. I pan doktor. Podaruj 1% swojego podatku Fundacji Wrocławskie Hospicjum Dla Dzieci. Wejdź na dzieci.pl. I wypełnij mu świat kolorami. Pomóż, póki jestem. No właśnie, więc ja w tym roku na Wrocławskie Hospicjum przeznaczam swój 1%. Was też do tego zachęcam. Jak słyszę w ogóle takie historie, to dopiero sobie uświadamiam w takim momencie, jak jesteśmy my uprzywilejowani tym, że możemy sobie. Podróżować do Japonii, jeździć, i że no nie wszyscy mają tak fajnie jak my. No i że warto tym osobom, właśnie słabszym, czy tym, którzy mieli mniejsze szczęście od losu, pomagać. Witajcie, ja nazywam się Konrad Żydarzewski, a ja Joanna Sokołowska, a wysłuchacie szóstego odcinka podcastu Byłem tutaj, Halik, podcast o Japonii. W tym e, tygodniu chcielibyśmy przeprosić Was trochę za opóźnienie e, za realiz realizacyjne, pewne spiętrzenie nam się tutaj spraw e, nagromadziło. Nagromadziło dokładnie w naszym. W naszym życiu tutaj prywatnym. No i zgodnie z obietnicą chcemy Wam poopowiadać trochę o onsenach, czyli jak śpiewała grupa New Sports We gonna boil our bones in an onsen now. Jeśli kupicie przewodnik Lonely Planet i to wcale nie jest reklama, to na samym początku tego przewodnika macie takie zestawienie 30 top experiences i spośród tych doświadczeń, które obejmują zarówno zwiedzanie zabytków, jakieś ciekawe doświadczenia w tym kulinarne, to już na trzecim miejscu, zaraz po świątyniach i ogrodach Kyoto oraz po tak ogólnie wspomnianym doświadczeniu japońskiej kuchni, jako trzecia największa atrakcja Japonii wskazane są onseny czyli gorące źródła. A w moim osobistym rankingu to chyba są nawet na drugim miejscu. To jest coś, co po prostu uwielbiam. No właśnie, to jest ciekawe, bo zawsze jak mówimy o tych gorących źródłach, czy w ogóle łaźniach, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to wcale nie jest Japonia, tylko raczej Finlandia, prawda, Finlandia. I szalone pomysły właśnie na wylegiwanie się, przeciwdziałanie Niskim temperaturą, oni tam nawet z budki telefonicznej kiedyś saunę zrobili. Był taki film dokumentalny o tym, który oglądaliśmy lata temu. Ale nikt specjalnie nie kojarzy Japonii właśnie z saunowaniem. Może dlatego, że jest to saunowanie zupełnie inne od tego, które przyjęło się w naszej kulturze, w kulturze skandynawskiej czy nawet w rosyjskiej. No właśnie, bo. To kąpiele w gorących źródłach, co jest bezpośrednim jakby następstwem, takim, taką spuścizną tego, że na całym terenie Japonii, cały ten obszar wysp japońskich to charakteryzuje się bardzo akty dużą aktywnością wulkaniczną. Następstwem tego jest to, że w bardzo wielu miejscach mamy możliwość, Dotrzeć do gorącej wody, która się wydobywa z podziemi, która jest podgrzewana w wyniku właśnie tej wulkanicznej aktywności. W ogóle to, co y, można określić jako ONSEN, to na no, to są konkretne reguły, bo y, woda, która się wydobywa z takiego źródła, y, powinna mieć tam 19 czy 20 konkretnych chemicznych pierwiastków. Tak, żeby miała dla zdrowotności jeszcze dodatkowe właściwości. No i ta woda przy kontakcie w, kontakt, w miejscu wypływu powinna mieć minimum 25 stopni Celsjusza. I wtedy takie, takie gorące źródło może dostać miano onsenu. Onsenu po japońsku dosłownie gorące źródło gorąca um, Wytrysk. No, ale często gęsto ta woda nawet potrafi mieć 80 stopni, i Japończycy dolewają specjalnie zimnej do mieszanki, żeby człowiek się w tym nie ugotował, jak małpa w gorącej kąpieli. No bo Japonia to kraj, który no, wyrósł na wulkanach. A może Ty coś powiesz na temat doświadczeń z swoich z onsenowaniem w założonych na palcach srebrnych pierścionkach? No właśnie. Ja akurat pochodzę z Kielc, gdzie takim znanym sposobem leczenia się jest kąpiel w siarkowych źródłach, w siarkowych wodach. I to samo można powiedzieć o Japonii. Tam woda jest bardzo bogata w związki siarki. I trzeba pamiętać, żeby nie zapomnieć się, nie wejść do takiego gorącego źródła w srebrnej biżuterii. Złote nic się nie dzieje, w srebrnej zachodzą reakcje chemiczne i tak czernieje to srebro w ciągu paru minut, właściwie. No, nie jest to proces nieodwracalny, bo ty chyba nawet zawoziłaś gdzieś do czyszczenia, potem ten. To chyba nie był pierścionek tylko brązoletka. To prawda? była moja bransoletka, tak. <gry> Także jest w stanie potem serwis jubilerski coś takiego usunąć, taki osad. No, ale no, poza tym. Ja, podejrzewam, że wszędzie mają napisane na kartkach ostrzeżenia, żeby nie wchodzić w tej biżuterii serbnej, ale co by biedni gadzili, bo by po, poczuć, jak nie ma tego napisane po angielsku. No, ale nawet jeżeli o tym wiemy, to mi się zdarzyła ta głupia sytuacja. Już po wielu, wielu wizytach w wielu onsenach, po prostu, zwyczajnie, zapomniałam ją zdjąć, a to było Rotemburo, czyli taki onsen na otwartym powietrzu. Więc tym bardziej byłam podekscytowana pięknem przyrody. Zapomniałam zdjąć, ale to taka, taka ciekawostka i taka podpowiedź na przyszłość. No właśnie, jak już powiedziałaś, Rottenbureau, to ja proponuję, żebyśmy taki krótki, bardzo, bardzo krótki słowniczek zrobili u Senów, bo y, stosuje się kilka terminów i one, że można powiedzieć, z naszego niedoświadczonego, naszym niedoświadczonym okiem patrząc, Mogą oznaczać to samo, czyli gorące źródła, ale dla Japończyków jest to troszeczkę co innego. Także mamy trzy takie podstawowe terminy, prawda? Mamy sento, mamy onsen i mamy rotenburo, o którym wspominałaś. Powiesz krótko, na czym to polegają, te, te różnice? Tak, onsen to jest właśnie, tak jak powiedziałam, miejsce, w którym można się wykąpać w wodzie, która jest naturalnie podgrzana przez tą aktywność wulkaniczną. Wiele tak naprawdę miejsc, gdzie woda doprowadzana jest z dosyć dużej głębokości, ta woda jest dodatkowo dogrzewana. I tak między innymi dzieje się w Oedon Onsen w Tokio, gdzie bodajże tam z 1400 czy 1500 metrów głębokości woda jest pompowana. No więc... Wiadomo, że jak się zbliża do powierzchni, to się trochę ochładza i wiem, że tam dogrzewają tą wodę, ale mimo wszystko jest to cały czas naturalna, wulkaniczna yy. aktywność, która jest tam wspomagana. W każdym razie taka naturalna woda yy, ze źródła termicznego yy, to jest właśnie yy, ogólny termin ONSEN, czyli dosłownie gorące źródło, gorąca, gorący taki. Yy, Ciek wodny, można powiedzieć, po, po japońsku, a po angielsku nawet się zdarza, że widziałam tłumaczenia, że to jest hot fountain. W każdym razie jest dosyć specyficzna odmiana tych onsenów, bo to, tak jak powiedziałam, to jest termin ogólny. Takie onseny mogą być albo to, wyjś, to wyjście, ten basen, cała ta taka infrastruktura może być pod dachem. Ale mogą też być specjalne baseny, które znajdują się na zewnątrz. Oczywiście one są o wiele bardziej atrakcyjniejsze, bo wtedy możemy też piękno przyrody otaczającej nas kontemplować w czasie kąpieli. I takie, takie gorące źródło, taki onsen na dworze nazywa się Rotemburo. Często pisze się Rotenburo przez n, ale wymawia się to przez m, Rotemburo. Natomiast wspomniane przez Ciebie Sento, to jest. Właściwie sento, przez drugie o, to jest um, łaźnia miejska um, i ona na pierwszy oka może bardzo przypominać um, infrastrukturą, i układem i um, różnymi takimi um, basenami, saunami, różnymi aktywnościami może przypominać klasyczny naturalny onsen, um, przy czym tam woda jest po prostu sztucznie. Podgrzewana, doprowadzana i to sen to pełni rolę łaźni, której wielu Japończyków do tej pory codziennie się myje, bo to może być szok dla niektórych. Bo dużo mówimy o tym, że Japonia to jest takie super nowoczesne, że są, są te roboty, że jest świetnie infrastruktura do przewozu ludzi zaprojektowana, i zrealizowana, że są super szybkie pociągi, że y, wszędzie są automaty, że jest mnóstwo takich ułatwień dla ludzi, mnóstwo stali i szkła w miastach, ale jednocześnie y, są takie dzielnice i to także w tych miastach dużych aglomeracjach, gdzie y, w domach nie ma y, łazienek, są y, toalety gdzieś tam z boku domontowane. Ale nie ma takich łaźni z możliwością kąpieli, i nawet w tych dużych miastach, takich jak Tokio czy Kyoto czy Osaka, wielu ludzi z dzielnic takich mniej, w tych bardziej klasycznych dzielnic, gdzie, gdzie ta infrastruktura nie została jeszcze do, dopracowana, codziennie chodzi kąpać się właśnie miejskiej. Można to zobaczyć na wielu filmach. Ja pamiętam, że. Dla mnie to był szok, właśnie, że, że, że ci ludzie w tym nowoczesnym kraju chodzą się tam kąpać. Aczkolwiek zachwyciło mnie um, to miejsce, to właśnie zachwyciło mnie od pierwszej wizyty. No właśnie, ale nawet jeżeli mamy w domu jakiś tam prysznic, no to super fajna perspektywa to jest pójść sobie na przykład raz czy dwa razy w tygodniu do Sento i powygrzewać się po prostu w gorącej wannie takiej pełnej. 40-stopniowej wody, jako forma relaksu: nie tyle skorzystać ze wspólnego prysznica, co po prostu powylegiwać się w wannie, na, której, na, na którą nie mamy miejsca w domu. Ale wiesz, to dobrze, że o tym wspominasz, bo ta kwestia gorącej wody to nie jest tylko przyjemność, wygoda czy relaks. W Japonii woda podgrzewana jest bardzo często elektrycznie, elektryczność jest bardzo droga. I e, kwestia tego, czy kąpiemy się w zimnej, czy w gorącej wodzie w domu, to jest e, kwestia dosyć istotna ekonomicznie. Pamiętam, że nocowaliśmy kiedyś e, u e, jednego kolegi e, w Kagusimie, i on się pytał, słuchajcie, dacie radę się wykąpać w zimnej wodzie, bo bo ta podgrzewana jest tak droga, że chyba bardziej się opłaca pójść do tej łaźni wtedy. I rzeczywiście poszliśmy do łaźni, bo w perspektywie miał kompanie się trzech czy czterech, czterech osób chyba wtedy, bo jeszcze żeśmy też z kolegą z Francji nocowali u niego. W każdym razie ciekawostką dla niektórych może być to, że w tym super nowoczesnym kraju super nowoczesne pralki są na zimną wodę. I w związku z tym Japończycy używają dużo silniejszych detergentów po to, żeby w tej zimnej wodzie ciuchy doprać. To jest, nie, dla mnie to był szok. Nie zabierajcie ze sobą ciuchów do prania, do onsenów. Nie. To zresztą y, widziałam kiedyś taką y, rozpiskę etykiety w onsenie, zaraz o tym opowiemy i tam wyraźnie było napisane, że nie wolno prać ubrania. <laughs> A nie wolno też onsenować w ubraniach. To prawda. Chociaż... Będą też odstępstwa i od tego, i o tym też za chwilę opowiemy. No dobrze, ale tak podsumowując ten słowniczek, właśnie mamy sento, mamy onsen, mamy rotenburu. Chyba mimo wszystko takim słowem najbardziej ogólnym, na który często mówi się po prostu o takich wspólnych łaźniach, niezależnie od tego, czy one są z wodą termalną, czy są na zewnątrz, wewnątrz, czy wewnątrz, czy są po prostu łaźniami zasilanymi przez wodociągi. To jest to słowo onsen. Czy, czy się mylę? Czy, czy nie należałoby nadużywać Chyba słowa Chyba nie ma co onsen? nadużywać. Chyba warto się dowiedzieć. Zresztą ja też kiedyś czytałam taki artykuł, gdzie było napisane wyraźnie, że obcokrajowcy znają onseny, a bardzo niewielu dociera do tych łaźni sento, bo one są faktycznie... Lokalnie gdzieś tam ukrywane w punkcikach nie są reklamowane jako atrakcje turystyczne, także dla, wśród Japończyków, więc trudniej do nich dotrzeć. No ale to ciekawe, bo niektóre są przecież nawet w hotelach. Ale jeżeli um, są to miejsca takie bardzo turystyczne, to często są to wtedy doprowadzone do tych hoteli jako atrakcja, właśnie ta woda termalna. No właśnie, przy okazji, jak opowiadaliśmy o Ryokanach. Y w jednym z odcinków wcześniejszych to też właśnie wspominaliśmy o tych łaźniach sento, które tam często przy okazji Rokanów możecie napotkać. Także jeżeli was interesują tradycyjne opcje noclegowe, to zapraszamy do jednego z poprzednich odcinków, w którym opowiadaliśmy o tym. Ale to jest bardzo przydatny tip podróżniczy, bo jeżeli zapytamy kogoś, Japończyka, czy w recepcji naszego hotelu, czy znajomego, czy jest tu w pobliżu jakiś, jakiś onsen, bo chcielibyśmy się przekąpać, to on powie: mm, nie, wiesz co, nie ma. No jedź tam może gdzieś do bepu albo, albo gdzieś tam, bo tu nie ma, nie ma. I on może w ogóle nie wpaść na to, że może nam zaproponować jako alternatywę, która jest równie dla nas atrakcyjna, bo poza tym, że wiemy, że woda jest z innego źródła, to to sento jest naprawdę mega atrakcyjne, czasami nawet fajniejsze, bo y, dużo więcej tam będzie takich rzeczy codziennych i, i spotkamy więcej Japończyków niż turystów, więc warto pytać, a może jest sento? I wtedy oni powiedzą, tak, tak, za rogiem jest takie sento, e, jeszcze nam poradzą, czy wziąć ze sobą ręcznik, czy nie, bo to też jest indy, indywidualna kwestia, W o senach, e, w większości możemy wypożyczyć, albo, albo nawet w cenie biletu jest e, ręcznik i przybory toaletowe, no jednak w sento, łaźni miejskiej przynosimy zazwyczaj swoje rzeczy ze sobą. Czyli Moral tego taki, że zanim trafimy do pierwszego w swoim życiu onsenu, możemy sobie na sucho potrenować w sento. Możemy, a nawet na mokro. No właśnie, na sucho może nie do końca. Ciężko od suchy kawałek podłogi. No dobrze, a teraz trochę o tej etykiecie chciałam opowiedzieć, bo w kilku rozmowach wiem, że niektóre kwest... w kilku rozmowach wyszło to, że, że kwestie wchodzenia do onsenu i zachowywania się tam, budzą kontrowersje. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Japończycy mają zupełnie inne podejście do, do nagości i tak naprawdę dla nich Zobaczenie drugiej osoby nago, no tej samej płci, oczywiście. To nie jest żadna, żadna atrakcja, żadna sensacja. Oni w tej kulturze tych wspólnych kąpieli rosną od małego. Co ciekawe, ja w Sento spotykałam nawet mamy z małymi dziećmi, w tym mamy z małymi chłopczykami. Czyli mali 5-6, nawet 7 chłopczykowie kąpią się razem z mamami w części żeńskiej, bo to trzeba powiedzieć, że te właśnie są rozdzielone na część męską i część yy, żeńską. I ci mali chłopcy kąpią się z mamami, czyli oni tak naprawdę od dziecka opatrują się z kobiecym ciałem i może to też dlatego nie jest aż taką sensacją później też w dorosłym życiu dla nich, bo wiemy, że japończycy do spraw seksu podchodzą dosyć tak liberalnie. No zresztą Japończycy mają bardzo rozwiniętą tą, tą prawda, bańkę swojej, swojej strefy takiej prywatności i tutaj też to działa na, na, na naszą korzyść, bo no, bez e, potrzeby i bez jakiegoś tam sygnału z naszej strony raczej zniknie, nikt z Japończyków nie pomyśli o tym, żeby e, nas zaczepiać, czy e, gdzieś tam się gapić w takich miejscach, nie daj Boże. Zresztą, znaczy to, to tak jak inne narody, nawet czy, czy gdy byliśmy w Rosji w Baniach czy, czy w Skandynawii, to raczej Sauny się traktuje jako takie naturalne przestrzenie, gdzie temat seksu w ogóle nie jest poruszany i, i ludzie się na siebie nie gapią. Po prostu przychodzą tam skorzystać ze, z tej wspólnej kąpieli i z tego wspólnego relaksu. Zresztą, w naszej grupie. Ha, dzisiaj jeszcze na, o grupie nie wspominaliśmy, więc ja muszę szybko zareklamować, żeby taką grupę, jeśli jeszcze ktoś z, z Was słucha, czy na niej nie jest, to zapraszamy na nią, żeby na tą grupę się dostać. Trzeba mieć Facebooka niestety. Wiem, że to już nie jest modne w tych czasach, żeby mieć Facebooka, ale jeśli macie jeszcze konto na Facebooku gdzieś tam zakurzone, nieużywane i chcielibyście dołączyć do naszej grupy, to jest tam bardzo dużo Japońskich e, pasjonatów i takich fryków, którzy mają bzika japońskiego, jak podobnych do nas, e, grupa nazywa się Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. A traficie tam, wchodząc sobie pod adres facebook.com, ukośnik groups, ukośnik Japonia Budżetowo. I e, na tej grupie, e, co się śmiejesz? No, śmiesz, śmieszy mnie ten adres. Mhm. No taki wymyśliłaś. Wiem, widzę to. Aśka jest inicjatorką tej grupy, więc tak. I na tej grupie była, był taki właśnie wątek. Dziewczyna, przepraszam, bo nie, pamię, nie pamiętam imienia, ale jedna z dziewczyn pytała, czy, że nurtuje ją taka sytuacja, że czy jak wchodzi do onsenu, to powinna powiedzieć dzień dobry. Powinna. No właśnie, i były różne odpowiedzi. Były odpowiedzi takie, że często w dużych miejscach to nikt nie mówi, a gdzieś w mniejszych miejscowościach to wszyscy sobie mówią, bo się znają. I jedna z dziewczyn też odpowiedziała, że Japończyk, jej facet, chłopak Japończyk, przekazał jej takiego tipa, że jeśli nie chce być przez inne, przez inne Japońki... Zagadywana? zagadywana, to powinna po wejściu, jeżeli się wzrok spotka z jakąś inną osobą, to powinna po prostu skinąć głową, nie odzywać się, tylko skinąć lekko głową i to będzie taki sygnał, że owszem, będzie dobry, ale proszę ze mną nie rozmawiać. Ale wiesz co, to dobrze, że o tym mówisz, bo ja o tym nie wiedziałam, natomiast miałam kiedyś taką sytuację, że kilka dni spędzałam w jednym hotelu, byłam wtedy służbowo w Kyoto i mam taki ulubiony zakątek, w którym się zawsze zatrzymuję. Tam za rogiem jest też takie sento i chodziłam tam praktycznie codziennie wieczorem, mimo, że mieszkałam w fajnym hotelu z kapsułkową łazienką. O tych kapsułkowych łazienkach opowiadaliśmy też w jednym z poprzednich odcinków o opcjach noclegowych. Ale mimo wszystko to chodziłam sobie wieczorem, ponieważ takie miejsca są często otwarte do późnych godzin nocnych, do dwunastej to spokojnie, często do pierwszej, trzeciej w nocy. Przychodziłam sobie właściwie o tej samej porze, po moich wszystkich tych spotkaniach zawodowych, przychodziłam gdzieś tak koło 21, 22 i o tej samej porze, słuchajcie, byli dokładnie ci sami ludzie. Więc jak drugi raz pojawiłam się z rzędu, to te panie, wszystkie starsze, już w ogóle przywitały mnie jak starą znajomą. Jak już przyszłam trzeci raz z rzędu, to w ogóle już dzień dobry, co tam słychać, ogienki, deska, wszystko w porządku. I w ogóle też byliśmy oczywiście po pierwszych rozmowach już wtedy. Więc e, faktycznie, jeżeli mamy ochotę spróbować nawiązać kontakt, to można się przywitać. Jeżeli przyjdziemy wieczorem, to można po prostu powiedzieć, kończyła. E, I powiem Wam szczerze, że tyle, co się nagadałam z babciami, zwłaszcza starszymi kobitkami w osenach i Sento, to chyba się nigdzie tyle z Japończykami nie nagadałam. Przede wszystkim już od pierwszej wizyty, bo pamiętam, że mm, kiedy raz przysz, pierwszy raz przyszliśmy do Sento. Wprowadził nas tą, tą kulturę e, kolega, który, u którego nocowaliśmy przez coach surfing. E, Właśnie ten, co mu szkoda, trochę było wody e, dla czterech osób podgrzewać e, mimo, że to było lato, wydawało mu się, że to może niepotrzebne, no ale nam zależało na tej ciepłej wodzie. I słuchajcie, to było tak, że e, na, na ogół, rzeczywiście, tak jak Konrad mówi, osoby się nie gapią na siebie, ale ponieważ. Ja jestem blondynką z niebieskimi oczami. To mimo wszystko nie dało się zauważyć mnie, że jestem jednak inna, i troszeczkę tam bardzo dyskretnie na początku na mnie tam spoglądano z zaciekawieniem. Nie to, żeby jakoś tak specjalnie chcieli mnie oglądać, ale po prostu chyba byli ciekawi, co ja robię w ogóle na tym. To było takie zadupie dosyć, no bardzo odległe od centrum osiedle mieszkaniowe, w ogóle skąd ja tam się wzięłam i co tam robię. No, jedna z tych babci odważyła się zagadać. Wypytała mnie o wszystko, co ja tu robię i w ogóle, e, czy mi się podoba w Japonii, skąd się wzięłam w tej Kagosimie, bo to przecież taki skraj, już południowy mega kraju. No i oczywiście zeszła rozmowa na jedzenie, a czy jadłam to, a czy jadłam tamto, a czy jadłam na to. No, oczywiście, że jadłam, więc byłam w ogóle tam bardzo. Mile w ogóle odbierana, że, że się interesuje. Jak już wspomniałam, że już się wspiałam na Fuji, też w ogóle byłam mistrzem całej, całej sali ozonowej. Natomiast jak wchodziły kolejne osoby, czyli jakieś sąsiadki tej pani albo znajome, to ta pani od razu już w moim imieniu mówi: A zobaczcie, bo tu jest Joanna z Polski, tam z Polski to wy wiecie, tam Chopin, ten tego. I ona weszła na fuji i lubi to I w ogóle y, przyjechali tutaj, oglądają Japonię i ona mówi trochę po japońsku. Więc po prostu, co kto wchodził, to ta babcia robiła takie wprowadzenie, więc normalnie była gwiazdą w tym, tym sento pamiętam. Ale, ale no, to jest po prostu rewelacja. chcecie no. zostać w Japonii. Gwiazdą umiećcie do, do senu. Tak. <laughs> I nie unikajcie rozmów. Dobra, słuchajcie, może zrobimy taki krótki de onsen, bo w ogóle część z Was pewnie się zastanawia, jeśli jeszcze nie byliście, jak w ogóle taki onsen wygląda. Przede wszystkim, jakbyście szukali, na przykład na mapach Google onsenów, czy szukalibyście po prostu drugiego wskazu, który na onsen prowadzi, to jest oficjalny znaczek, który onsen oznacza i jest to Taki emotikon, który przedstawia sadzawkę, z której się para unosi. I to jest bardzo w sposób minimalistyczny, graficzny przedstawiony takim kółeczkiem na dole. I z tego kółeczka w górę trzy falki pionowo się unoszą. To jest bardzo ważne, bo wiele osób myli ten emotikon z parującą miską z ramionami. To nie jest zupa. Tak, także jeżeli używaliście takiego emotikonu. Gdzieś tam w internecie. Pewnie na Instagramie, bo ten Facebook to już nie jest modny wcale. No przestań, <laughs> już się czerpić z tego Facebooka. To tak, to nie, to nie znaczy, to nie jest zupa. To jest właśnie ten. Onsen. No i jak już traficie do Onsenu. Onsen też często ma te, te, takie firanki, prawda? Tak. Przed wejściem są takie długie, powłóczyste, zasłaniające drzwi. Noreny, nie mm -hmm. wiem jak to Noren. po polsku mm -hmm. nazwać, no to jak się tam wejdzie, to pierwsze co to. Zresztą to jest ciekawe, bo do jakiego senu byście nie trafili, gdzie byście nie byli, czy on jest malutki, czy on jest gigantyczny, to generalnie ich budowa zawsze będzie taka sama zawsze one będą na kilka konkretnych stref podzielone. Pierwsza strefa to strefa zdjęcia butów. I w tej strefie możecie znaleźć takie dziwne szafki, które przypominają trochę małe sejfy. I tam słuchajcie, koniecznie, koniecznie trzeba zostawić buty. Nawet jeżeli nie ma kapci na zmianę, albo tych kapci nie chcecie zakładać, albo ich nie ma, albo, no nie wiem. To te buty koniecznie trzeba tam zostawić i to jest konieczne, żeby to zrobić jeszcze zanim dojdziecie do kantorka. No właśnie, potem jest kantorek. Kantorek służy... Po pierwsze do kasowania ludzi więc możecie tam kupić sobie bilet i tutaj co ciekawe nie jest tak jak w basenach w Polsce tylko bilet się kupuje wstępu a nie jest na godziny, więc można się wygrzewać w ramach tego biletu ile sobie chcecie. No i kantorek jeszcze służy e, zapominalskim gajdzinom tudzież nierozgarniętym Japończykom żeby mogli sobie dokupić jakieś akcesoria których im brakuje, czyli można sobie tam kupić szampon, jeżeli chcecie sobie umyć włosy, jakieś a chcecie bydło. E, ręcznik, jeżeli zapomniście swojego, albo nawet jeżeli dzieci do Was zupełnie nie, za, nie zaplanowaliście tego, tylko trafiliście na miejsce, które nagle odkryliście, na przykład, ktoś wam powiedział, albo widzicie, że ma dobre oceny i że ze zdjęć na przykład uznajecie, że drugi raz tu nie będziemy, ale musimy tu zajrzeć, bo to wygląda po prostu super. To właśnie można tak z ulicy zmarszuć sobie do sedu i rzeczy, które normalnie powinniście mieć przy sobie, wypożyczyć. Czyli co powinniśmy mieć przy sobie? No, pewnie jakąś szczotkę do włosów, żeby sobie uczesać te włosy, szczególnie dziewczyny, jeżeli mają długie. Eee, właśnie eee, szampon, bo eee, być może w większości jąsenów będzie również on dostępny na sali takiej ogólnej. W tych lepszych ocenach, mhm. ale, ale pewnie pani w kontorku mają też jakieś lepsze, e, markowe po prostu te kosmetyki. E, Albo bardzo takie tanie, niezwyczajne, też są takie. Mhm. No i ręcznik, bo będziecie potrzebować ręcznika, żeby na koniec właśnie się wy, po ocenowaniu wytrzeć. Niestety nie we wszystkich miejscach tak jest, i tak jak powiedziałam, w łaźniach sento, tych codziennych raczej nie ma opcji kupienia tych rzeczy, to jest łaźniach, do której oni przychodzą codziennie z całą reklamówką albo torbą swoich przyborów, łącznie tam z makijażem i tak dalej, z ciuchami na zmianę, i oni przynoszą swoje rzeczy, często nawet swoje plastikowe koszyki. Więc jeżeli nie jest, tak, nie jest to taka sytuacja właśnie przypadkowa, czy gratisowa, ekstra jakiś tam experience po drodze, tylko zaplanowana przez Was wizyta, to na wszelki wypadek albo weźcie ze sobą swoje przybory, albo dowiedzcie się, wyczytajcie na stronie, czy zadzwońcie, czy, czy trzeba swoje rzeczy przynieść. Bo jeżeli nie będziecie mieć swoich rzeczy, a nie będą do kupienia, to po prostu nie ma w większości przypadków szansy, żeby tam wejść. Ale jeszcze jedna przypominajka dla kobiet, jedną z takich bardzo ważnych rzeczy, jeżeli chodzi o etykietę wąsenie w części damskiej, chociaż paru facetów też to może dotyczyć, to jest to, że w basenie należy mieć spięte włosy. Nieważne to, że potem je zamoczycie, ale nie mogą one po prostu pływać swobodnie i w bardzo wielu instrukcjach, czy rysunkowych, czy takich, które są wydawane, jest napisane, że to jest bezwzględnie przestrzegane, że wchodząc do, do gorącego źródła, do wody należy mieć spięte włosy, więc spinka, gumka. Warto to mieć ze sobą. No i jak już od pani w kaderku kupicie te bilety, to zazwyczaj pani bardzo żywiołowo będzie wam tłumaczyć, że pani, pani tu na lewo, pan na prawo, tylko proszę się nie pomylić, bo na lewo panie, na prawo hidari, panowie. Miki, tak, dokładnie. I właśnie zazwyczaj jest tak, że są dwa wejścia. Tu jest bardzo prosto i uniwersalnie, bo znów na tych na renach? dokładnie. Nie wiem, dlaczego mi się z namorzynami kojarzą. coś było. Też no, jest, bo też jest woda w namorzynach. No. no Ale no. Nory, na tych norenach, czyli na tych takich zasłonkach materiałowych będzie napisane, że to jest dział męski to jest dział żeński. Ale one też mają kolory odpowiednie. Dla facetów jest to niebieski albo granatowy, a dla pań czerwony, czasami różowy. Tak, dla panów czasami też może być zielone, ale rzadko już. No i wchodzimy właśnie, każdy już wchodzi, mówimy papa w swojej drugiej połowie, bo do tego momentu już będziemy rozdzieleni. Warto się umówić na godzinę powrotną, bo potem już nie będzie szans, żeby się czas, Czasami te sale są podzielone, są tylko przepierzenia, więc można się porozumieć Przyczeć, pomiędzy tak. właśnie mm -hmm. częściami Meskwi Damską. Po prostu głos z jednej do drugiej dociera, ale już jakby... Nie będziecie się widzieć, więc jeżeli ktoś jest parą papużkami, nierozłączkami, no to tutaj niestety zostaniecie brutalnie rozdzieleni i... Ale jest na to i sposób, to potem też o tym tak, opowiem. Tak, chyba, że swój własny prywatny basenik. No i teraz wchodzicie właśnie do tej części... Już indywidualnej dla określonej płci. I tu też jest taki tip, który ja zawsze powtarzam, że w tych takich mniejszych oceanach, czy tych naturalnych, bardziej klimatycznych, często jest taka reguła, że te zasłonki w określone dni tygodnia są przewieszane i ta część, która na przykład we wtorek była męska, staje się w środę częścią damską. I że można właśnie zapytać pani, przy kantorku, kiedy ta część będzie na przykład zamieniona, albo wręcz są rozpiski już na ścianach, które mówią, że ta część jest męska w te dni, ta część jest damska w inne dni i potem się te części zmieniają. Bo jeżeli na przykład zobaczycie jakiś mega fajny klimatyczny onsen i chcecie zobaczyć a nie tylko usłyszeć od swojej drugiej połowy, jak wygląda druga część tego osenu, albo na przykład podróżujecie tylko jako grupa dziewczyn albo grupa chłopaków, no to właśnie możecie kolejnego dnia zwiedzić sobie tą drugą połówkę, bo zwyczajnie one są zamieniane ze sobą. Tak, zwłaszcza w tych starych osenach warto to obejrzeć obie części, bo one nie zawsze są symetryczne, Chociaż tak też się zdarza, ale w tych starych często ta część zewnętrzna, bo wiele takich onsenów nawet pod dachem ma maciupeńkie ogródki wewnętrzne Terotonburo są naprawdę przepiękne i one różnią się od siebie, mają indywidualny charakter. Więc jeżeli macie taką szansę, jakieś Wam się miejsce spodoba i macie szansę odwiedzić się dwukrotnie, to warto właśnie celować tak, żeby zobaczyć obie połowy tego onsenu. No Bo właśnie. W każdym razie wchodzimy do tej części już podzielonej płciowo, i tam zazwyczaj też są toalety, więc nie rozglądajcie się jeszcze w tym, jeżeli wchodzicie do, do ZEN-u i pierwsze co, co potrzebujecie, to skorzystać z toalety, to właśnie te toalety już będą w tych częściach podzielonych płciowo. No, chyba że to jest jakiś gigantyczny kompleks spa, i tam faktycznie jeszcze jest część taka rekreacyjna, to też są zazwyczaj toalety. W każdym razie ta część, do której się wchodzi zaraz po minięciu tej, tej, tej zasłonki Noren, to jest część, w której się przebieramy. Na ogół są tam stanowiska, gdzie można, się, gdzie można usiąść, rozebrać się. Pobiera się często jakiś koszyk albo pojemnik, w którym się umieszcza wszystkie swoje rzeczy, wszystkie swoje ubrania, wszystkie swoje przybory. Jeżeli mamy coś bardzo cennego i chcielibyśmy to schować, to w niektórych onsenach są na wejściu. No może o tym nie wspomnieliśmy, bo sami nigdy z tego nie korzystaliśmy. Dodatkowo lokery na jakieś takie bardzo cenne rzeczy. Ale ja nie zauważyłam, żeby jacykolwiek Japończycy kiedykolwiek z nich korzystali. Wszystko wkładają do tych koszyków. Koszyki wkładane są do szafek. I te szafki czasami są zamykane na kluczyki, które tam się zakłada, potem na bransoletkę, ale nie zawsze. Czasami to jest po prostu przymknięcie drzwiczek. E, trzeba pamiętać, po prostu gdzie się swoje rzeczy położyło. I tam zostawiacie wszystko, za wyjątkiem ewentualnie małego ręczniczka, który zabieracie ze sobą e, już do tej części kąpielowej i przyborów toaletowych. Ponieważ ta część przebieralni, tam są też lustra, jakieś takie. E, Toaletki, przy których kobiety mogą usiąść się, umalować, wysuszyć. Bardzo często są tam suszarki. W tych droższych onsenach to wszystko jest bezpłatne. W tym kosmetyki do demakijażu, jednorazowe szczotki, suszarki wszystko jest bezpłatne. W tych skromniejszych suszarkę można tam wynająć. Wrzuca się monetki do automatu. Ja zawsze o tym zapominałam i zawsze musiałam wychodzić z mokrymi włosami, bo zapominałam o tym, że muszę mieć odliczone tam 100 jenów w monetce albo nie wiem, 40 jenów za odpalenie suszarki. No, w męskiej części się faceci tam często gęsto golą, jeszcze bo też są lustra duże, więc jak już są tak dobrze odmoczeni i mają miękkie, zmiękczony zmi 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 zarost, to łatwiej się potem golić. A pamiętasz jak wjeżdżaliśmy do Synu widowami z hutami ruchomymi? Tak. To... Na go. <laughs> Nie, chyba wtedy jeszcze w ciuchach, ale właśnie czasami jest tak, że się mija te mija się te e... firanki do Reny. I jeszcze całkiem, całkiem kawałek trzeba przejść, bo na przykład okazuje się, że to jest Rottenburo, i gdzieś właśnie trzeba. Czy, czy tak jak my jechaliśmy w na ileś tam pięter, bo on set był 100 buro właściwie było na stoku góry i się na, z dołu się wchodziło z, z poziomu jezdni, a potem się wjeżdżało na poziomy określone. damy były na poziomie chyba plus dwa faceci byli na poziomie plus cztery, bo. No haustwo, były, nie? Lepszy widok. Ale nie wiem, czy tam też nie zmieniali, tam byliśmy tylko raz, być może zmieniali te, te przy, przydzielenie tych poziomów, ale żeby się wzajemnie nie widzieli, to właśnie byli na różnych wysokościach. Tak, pamiętam, to był onsen, taki cały park, właściwie Rotenburo, połączony mostkami i różnymi windami i to było w Sirachama, tam na samej północy chyba plaży Sirahama na powyspie Kii, no świetne to miejsce było. Do, a już jak wchodzicie właśnie e, tej gotowalni? Do tej gotowalni, rozbierali. to pierwsze, co po, po zebraniu, właśnie po pozostawieniu w koszyku tych swojego swoich, swoich dobytku, to wchodzi się zazwyczaj do takiej sali, czy wydzielonej, czy, czy części, czy wchodzi się od części takiej, gdzie znajdują się prysznice. I no to pierwsze zawsze zaskoczenie, które jest, przeżywają wszyscy, jak, jak, jeżeli są tam po raz pierwszy, to jest czemu te przyprysznice wiszą tak nisko? Bo one wiszą tak na wysokości kolan. Pa, pasa czy kolan. I e, wszędzie są e, cebrzyki. Czyli albo, są po, poumieszczane tak. cebrzyki albo drewniane, cedrowe, albo, albo no, hmm. niestety w tych nowoczesnych to są plastikowe cebrzyki. I cebrzyki mają dwa, e, dwie funkcje. Po pierwsze, możemy sobie odwrócić taki cebrzyk dnem do góry i sobie usiąść na nim. I wtedy prysznic przestaje być za nisko, bo prysznic właśnie zawsze bierzemy na siedząco w Japonii. A drugi e, taki cebrzyk możemy sobie użyć po prostu do polewania. Się wodą, bo historycznie i nadal to jest bardzo przestrzegane. No historycznie się ze słuchawek prysznicowych nie korzystało, bo ich zwyczajnie nie było, ale właśnie polewało się kopiąca osoba, polewała się wodą z takiego cebrzeka. I zawsze teraz, nawet jak macie nowoczesne syny, to pod takim prysznicem będziecie mieli również kranik, gdzie można. Dalać sobie odpowiednio ciepłej i mniejszej wody do, takiego, do, 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 do takiej większej, właśnie miednicy do takiego cybrzyka, i się właśnie ob, obmywać tą wodą bezpośrednio z cybrzyka. Także jak wchodzicie i chcecie wyglądać jak Pro, to właśnie sobie od razu dwa. Czasami są to po prostu plastikowe stołeczki, stołeczki, takie tak. trochę podobne do tych stołeczków, na których się siada w Wietnamie, żeby zjeść fo takich prawie, że kłócających. Nad, czyli plastikowe stołeczki i do tego plastikowe miski. I w dobrym tonie jest po zakończonej kopieli przemyć prysznicem, czy właśnie wylać wodę na ten sto, stołek i dodatkowo tą miseczkę odwrócić do góry nogami, żeby wszystko tam z niej wyciekło. Oprzeć to o ten blad. Zobaczycie, że tak zresztą ludzie będą robić. Natomiast... Ołej, to, jest uniwersalna, to jest uniwersalna rada, żeby jeżeli nie jesteście pewni, co do jakichś zasad, to po prostu patrzcie, co robią inni i, no i naśladujcie ich. Jeżeli macie taką zagwozdkę, co zrobić ze swoimi rzeczami tymi, czy w koszyczku, czy postawionymi gdzieś tam na brzegu szamponami, możecie je po prostu zostawić tam gdzieś na półeczce z boku, gdzieś No właśnie zapomnieliśmy powiedzieć o mega ważnej rzeczy, co zrobić z telefonem. No telefon absolutnie zostawiamy w szafce, albo w tym schowku, jeżeli jesteśmy zastrachani, albo w tej szafce z ciuchami, najlepiej wyłączony i wyciszony. No słuchajcie, jak wchodzicie do oceny, to zostawiajcie te telefony, bo no, ryzykujecie, że wszyscy uciekną po prostu. I was jak, wyproszą, Jak, jak zobaczą was. bo jest absolutny zakaz fotografowania w ocenę. Oczywiście, no widzieliście pewnie na wielu blogach, w tym i naszym, Zdjęcia z onsenów, no ale działa to tak, że po prostu wchodzimy do Ansenu, patrzymy. O, nikogo nie ma. I wtedy wracamy do tej części, bo można się pomiędzy tymi częściami swobodnie poruszać. Tylko pamiętajcie, żeby dla gulasa nie wyjść za tą zasłonkę do kantorka, bo tam może czekać wszystkich bardzo duże zgorszenie i zdziwienie, ale w ramach tych przestrzeni za zasłonką już można się swobodnie po, po, przemieszczać, więc po prostu, jak widzieliśmy, że nikogo nie ma. No to sobie się cofaliśmy, wyciągaliśmy ten telefon, robiliśmy zdjęcia, szczególnie w tych takich pięknych miejscach, gdzie, które chcieliśmy uwiecznić. No ale jeżeli ktoś przychodził, no to oczywiście szybko chowaliśmy się z zakaz, aparatami. Tak, robienia zdjęć, nagrywania. Więc nie wyobrażam sobie za bardzo nakręcania vloga na przykład z Onsenu, chociaż jest taka możliwość, trzeba po prostu wynająć się wtedy prywatne, Źródło, bo taka też jest opcja, czy na przykład mieszkać w bardzo wypasionym ryokanie, gdzie po prostu w ramach tego apartamentu jest też, może być właśnie taki, takie miejsce. Natomiast w niektórych onsenach są przestrzenie takie jakby wspólne, koadykacyjne. Czasami jest to tylko tak zwane food spa, czyli onsen dla stóp, Natomiast w takich miejscach zazwyczaj do dyspozycji są szlafroki, yukaty lokalnie do wypożyczenia czy tam w cenie biletu, które się zakłada i wtedy wychodzi się do takiego wspólnego koedukacyjnego miejsca razem i tam już można robić zdjęcia. Dlatego jeżeli na przykład zaguglacie Wspomniany już o Edo Onsen Monogatari w Tokio, to na pewno zobaczycie, że prawie wszystkie zdjęcia to są właśnie z tej ścieżki zdrowia, gdzie się chodzi po kamieniach, po wodzie w tej części dla stóp. No, a tak, wracając do tego prysznica, to pamiętajcie, że prysznic jest absolutnie obowiązkowy, bo w Japonii jedną z takich żelaznych zasad, których się przestrzega, jest to, że przed wejściem do kąpieli należy się ubyć i być czystym. Wynika no to chcemy, po prostu z higieny. Tak, nie chcemy w tych wspólnych, potem, potem mm. wspólnych walnach zostawiać jakiegoś kurzu czy, czy nie daj Boże tłuszczu swojego. E, także nawet jeśli wychodzicie prosto z hotelu e, i właśnie braliście prysznic, bo wróciliście gdzieś ze, ze zwiedzania, mm. i nawet prosto z tego hotelu idziecie do zewnętrznego onsenu i przeszliście na przykład do drugi koniec ulicy. To i tak właśnie ten Poryżnic bo po prostu znów albo wszyscy pouciekają, albo będą potem opowiadać swoim znajomym Japończykom, jacy to dzicy ludzie są ci z Zachodu, że, powiem, że wchodzą do OZE. Tak, brudni. Natomiast. Niektóre miejsca zalecają też prysznic po wyjściu z onsenu. Natomiast nie jest to konieczne, ponieważ jeżeli to jest rzeczywiście onsen z takimi pierwiastkami, które pozytywnie działają na skórę, to można się tylko delikatnie osuszyć i po prostu pozostawić tą wodę, która, znaczy, no, zostawić to, co osiadło na skórze, żeby jeszcze przez parę godzin nam na skórę działało. To dotyczy też zwłaszcza. Takich baseników, które czasami są oznaczone um, albo jakimś listkiem, albo znakiem, no ja jestem w stanie na szczęście to przeczytać, albo opisem kusuri. Kusuri po japońsku znaczy lekarstwo. Um, tak też nazywają się takie sklepy, podobne trochę do aptek, do Rosmanów kusuria. Kusuri, lekarstwo, czyli są to na ogół baseniki, w których są dodatkowo jeszcze jakieś zioła. Rozpuszczone. I one, one na ogół mają brązową wodę albo jakiś taki inny kolor, i zdecydowanie w tych warto się wymoczyć, a potem można też dodatkowo się nie, nie kąpać, żeby tych ziołów i minerałów nie nie zmieć ze skóry. No właśnie, tutaj uprzedziłaś już to, co chciałem powiedzieć, czyli wychodzimy ze strefy prysznicowej, kontynuując to nasze tournée po i właśnie wchodzimy już do głównej części, czyli tych wanien różnych, przepraszam, różnych zbiorników wodnych, gdzie. Możemy się wygrzewać, i tam u nas czekają przeróżne atrakcje. No, taką główną, obowiązkową atrakcją będzie przestrzeń, gdzie można się zanurzyć. Warto się zanurzyć całkiem aż po szyję, czy tam po brodę nawet, i właśnie wygrzać się w takim basenie. Tutaj często zobaczycie taki swój. Osobliwy widok, że Japończycy siedzą w tych wspólnych wannach, gdzieś tam sobie miejsce wybierają. kładą się miejsce, no to trzeba jak najdalej od siebie Przy, przy, przy ścianach, mhm. zanurzają się właśnie po, 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 po kawałku, żeby nie przeżyć jakiegoś dużego szoku związanego ze zmianą temperatury, szczególnie jeżeli to jest taki bardzo ciepły, właśnie 40 stopni baset, bo to też. Jeżeli mamy, właśnie różne są temperatury. Często jest tak, że są, jest kilka zbiorników, one się różnią od siebie temperaturą. To jest oznaczone, albo. I na um, końcu, tak właśnie, zanurzają się po tą brodę. I często sobie wtedy na głowę kładą takie małe, białe ryczniczki. Złożone w kostkę. Tak, I, i to jest taki specyficzny widok, z którym pewnie się gdzieś tam na zdjęciach już spotkaliście. A jak nie, to spotkacie się pewnie. Będąc już w środku, w tym, w tym no taki ręczniczek to jest taka e, prosta metoda zapobieżenia temu, żeby nam się nie przegrzała głowa. Prawda? No bo my tutaj na te zmiany temperatury i na e, przegrzanie najbardziej narażony jest nasz mózg. Więc e, żeby poleżeć sobie i zrelaksować e, się w, tym, w tej kąpieli, żeby nam skóra, mięśnie wszystkie e, fajnie odpoczęły no to, a żeby nie zrobiło nam się słabo, no właśnie warto też Japończyków spopugować, położyć sobie taki ręcznik. Mokry, no wcześniej co, trzeba go zboczyć tak, po prostu w, no, w zimnej, to nie wiem czy w zimnej, ale no pewnie w takiej letniej po prostu wodzie I, i, i położyć sobie na głowę i wtedy zupełnie inaczej komfortowo się siedzi właśnie, nie robi się wam zbyt gorąco za szybko, bo cała reszta ciała spokojnie te 40 stopni jest w stanie znieść. Ja spotkałam się z określeniem angielskim na ten ręczniczek, Modesty Tower, bo zdarza się też tak, że jeżeli ktoś jest tam nieśmiały, to ten ręczniczek on jest na ogół jakichś tam wymiarów. 15 na 40 cm coś w tym stylu, rozkłada sobie i tak przykrywa sobie intymne miejsca, chodząc pomiędzy basenami. Nie wszyscy to robią, ale niektóre takie skromniejsze panienki rzeczywiście tak zasłaniają sobie. Właśnie chyba nie, 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 nie widziałem, żeby coś takiego robili, ale e, właśnie te ręczniki zawsze są, prawda? Więc jakbyście się dziwili, że oprócz tego, że macie taki duży ręcznik, który służy Wam do wycierania, dostaniecie taki. Za mały, który miałby służyć do czegoś innego niż np. wytarcie twarzy, to właśnie to jest ten ręcznik, który najczęściej właśnie stosuje się, żeby go sobie założyć na głowę, czy przecierać po prostu twarz z potu. I jeszcze to jest bardzo ważne zastosowanie tego ręcznika, kiedy już. Będziecie wracać, czy na przykład będziecie chcieli w czasie kąpieli wrócić do tej części wspólnej, bo coś zapomnieliście, albo na przykład stwierdzicie, że musicie się napić zimnej wody, to jest bardzo ważne, warto ze sobą wziąć butelkę zimnej wody i trzymać ją w tej, w tej szafce, czy na przykład skorzystać z, z toalety, to do tej części wspólnej absolutnie nie wolno wchodzić ociekają będąc ociekającym wodą. Ten ręczniczek służy też po to, żeby tak z grubsza się przetrzeć i powycierać sobie ręce, nogi, żeby wstępnie włosy, że jak wejdziecie do tej części wspólnej, żebyście nie, nie pryskali, nie, nie chlapali, nie roznosili wody. Jeżeli ktoś tak zrobi, to może się spotkać z taką sytuacją, że zaraz przyleci pani jakaś tam sprzątaczka, zacznie to tak nerwowo wycierać i rzucać wam piorunujące spojrzenia. Był świadkiem takiej sytuacji i nie radzę nikomu, żeby to mu się zdarzyło, bo to na pewno tam jakoś psuje trochę humor. Ja w kilku miejscach się spotkałem też z czymś takim, że są pomiędzy tą, tą częścią szatniową, taką such, suchą, a mokrą, są montowane drzwi, które są szczelne na uszczelkach, często z pleksji i przezroczyste, właśnie po to, żeby też ta wilgoć z sali i, te, i te, ten gorąc z sali do mnie uciekał. I też pamiętajcie, żeby te drzwi zamykać ze za sobą. Tak, to prawda. No dobrze, a co jeszcze możemy znaleźć oprócz basenów z Masz, różnej temperatury wod wodą? Ja pamiętam najbardziej hardcorej atrakcję, jaką. Yy, ja pamiętam, to była wadla, która raziła prądem. Tak, była taka. I tutaj ale nie bardzo. Nie bardzo nie raziła, ale to ona było bardzo lek tak, Ona okiecie. lekko yy, powodowała, że przejdzie takie prądy, i to miało po, po, yy, pobudzać skórę. Na pewno taka, taka wanna była w naszym ulubionym onsenie w Kyoto Funaoka. Jeszcze o, o poszczególnych onsenach będziemy opowiadali. Natomiast, jeżeli chcecie wiedzieć, która to jest wanna, żeby jej unikać, bo to osoby z rozrusznikiem serca albo jakimiś tam ciśnieniami powinny jej unikać, to w którymś chyba odcinku o znakach kanji ja wspominałam o tym, jak wygląda znak na prąd. Więc go podlinkujemy. Ja na nie pewnie. wiem, czy to po też nie było napisane w e, krytyczce. Mogło być dodatkowo opisane, właśnie po to, żeby, żeby uzmysłowić to, że jeżeli ktoś ma e, jakąś niewydolność serca, to żeby z tego nie, nie korzystał. Jakie jeszcze atrakcje? Błotne kopiele pamiętam. Tak. Ja nie byłem fanem. Ty nie byłeś fanem, natomiast ja jako kobieta uznałam, że to jest najlepsza rzecz w całym mącenie był zewnętrzny. Zewnętrzne rotenburo z gigantycznym bajorem, coś to wyglądało trochę jak tam w którejś animacji o szreku I się w szarym bóro, szarym błocie e, taplało. Znaczy, taplało to może za dużo powiedziane, bo e, było się tak po ramiona i dziewczyny się nacierały. E, były nawet dwa takie baseny, chyba że jeden z takim półciekłym e, błotem, żeby tam właśnie sobie siedzieć, a drugi taki na zewnątrz takim geściejszym. I to, pamiętam, był onsen w Bepu. Yy, mamy z niego ręcznik, mamy numer telefonu, można zadzwonić, się umówić, bo tam też był hotel. Właśnie, nie zabierajcie tych białych ręczników. One nie są gratisowe. Ale ten akurat był do kupienia, bo pamiętam, że ty zapomniałeś swojego ręczniczka i kupiłeś go na miejscu za jakieś tam 500 jenów czy coś z tym. Stylu. Więc mamy taki ręczniczek z opisem, adresem i z numerem telefonu. Dla mnie fantastyczną atrakcją są wszelkie masaże wodne. One są często tak śmiesznie ustułowane, że się trzyma rękami. Jakiś tam dwóch rączek, jakiś rurek, i jak tak się dobrze ustawi, to idealnie na kręgi krzyżowe, czy jakieś takie miejsca newralgiczne, strumienie wody są kierowane. No ja pamiętam, że bardzo duże wrażenie też na mnie robiły te balie, które były usytuowane na zewnątrz, Chodziło do takiej dużej, cedrowej, okrągłej wanny, do takiego ofuro. I miał się widok na przykład tam w Sirachamie, byliśmy na zboczu góry, ciągał się widok na dolinę i na morze w oddali typu po prostu. Tak, świat. bardzo często, zwłaszcza w tych takich bardziej ekskluzywnych osenach są Różnego rodzaju balie, jedno-dwuosobowe. Natomiast w wielu onsenach, jeżeli czegoś takiego nie ma, to dodatkowo gdzieś w kącie jest malutki basen, który jest wyłożony nie płytkami, a właśnie e, cedrami japońskimi. I, I ta woda i ten zapach niesamowite, niesamowite wrażenie robi. I W ogóle to, jakby tak kąpiel nabiera zupełnie dodatkowo takiego charakteru, e, że na zmysły też inne działało. Czasami z balia z zimną wodą, na przykład, żeby się zahartować, żeby właśnie Bardzo często cioło. taka balia stoi przy saunie, bo w wielu tych ośrodkach jest dodatkowo zwykła taka sauna. I tu też jest tip. Możecie zobaczyć, że przy saunach tam się raczej nie wchodzi z ręcznikami, chociaż różnie. Natomiast są do pożyczenia takie, żeby nie siadać na drewnie rozpalonym albo na kamieniach, są do wypożyczenia takie piankowe. Tacki, trochę to przypomina te takie deski do nauki pływania. I z nimi się wchodzi i na nich się siada. I często, bardzo często, prawie zawsze w onsenie, jeżeli jest sauna, to w tej saunie jest też telewizor. Ja na przykład pamiętam, że siedziałam sobie w saunie i oglądałam zapasy sumo a. a drugiej nie... w nocy, tak. tak. Ja też pamiętam, żeśmy się zadekowali w hotelu, i mimo że było już grubo po północy, tak dowiedzieliśmy się, że mają swoje sento prywatne, to poszliśmy tak. akurat w telewizji było sumo. Bardzo fajną opcją w tych bardziej nowoczesnych osenach jest też coś takiego, że wzdłuż krawędzi basenów są rurki takie średnicy może 10-15 cm, i one są lodowato-zimne. I one są po to, że jak siedzimy długo w basenie, to alternatywą dla tego ręcznika kładzionego na głowie jest rurka, którą opieramy się karkiem, na której opieramy się karkiem i ona nas wchodzi i właśnie nie następuje do tego przegrzania. I to jest rewelacja, bo bardzo fajnie się wyrównuje temperatura i tak się można, można dosyć długo przebywać takiej. Pozycji. Czasami w tej wodzie pływają różne dziwne rzeczy, na przykład wino albo zielona herbata. To prawda. I to jest też opcja dla osób, które. Są tymi papuszkami, nierozłączkami, nie chcą się rozdzielać. Oprócz takich bardzo klasycznych onsenów, my je lubimy, mimo że musimy się rozdzielać, to jest też jednak parę takich onsenów, które oferują jednak kąpiele dla par czy dla grup znajomych, koedukacyjne. Jednym z takich onsenów, który ma i część klasyczną, ale też właśnie taką część bardziej można powiedzieć jak park rozrywki wodny, jest, jest taki onsen, który znajduje się w Hakone, on się nazywa Yunesan Younes, i oprócz właśnie tych takich klasycznych basenów ma on całą strefę kąpielową, w której przebywa się w kostiumie kąpielowym, dlatego Planując tam podróż, y, trzeba wziąć ze sobą swój kostium. Albo wypożyczyć na miejscu. Ojejku, nie, nie wypożyczyć. Chyba nie. to Kupić za... na miejscu. Tak, kupić, to by było za obrzydliwe. W każdym razie y, jest cały ogromny basen. On w ogóle jest w śmiesznej stylistyce takiej starożytnej Grecji. Y, a dookoła tego gigantycznego basenu. Są malutkie pomieszczenia, w których są mniejsze baseniki i tak jak Konrad powiedział, jeden jest wypełniony zieloną herbatą, drugi winem podobno, chociaż nie próbowaliśmy tego pić, trzeci yy, nihonsiu, czyli tym, co wielu turystów myśli, że to się nazywa sake. O i tak ktoś ma ranę jakąś na nodze, zadrapanie to... Dzień dobrze. Ale jest też na przykład basen z kawą, taką dosyć aromatyczną. No i można się w takich różnych dziwnych miejscach pokąpać. One podobno mają też zdrowotne dodatkowo właściwości. Chociaż oczywiście nie ma co się spodziewać, że ta herbata to taka macia ceremonialna droga, bo wiadomo, że. Na tak. pewno nie jest zdrowy ten ośrodek dla naszych portfeli, bo ja pamiętam, że to w miarę drogo było. Dosyć drogo tam było, a można kupować różne bilety kombinowane z wejściem na zewnątrz, z wejściem do strefy spa. Na zewnątrz też jakieś zjeżdżalnie pamiętam, że były. Oczywiście była też sauna. Natomiast jest to fajne miejsce, gdzie można pojechać grupą albo rodziną z dzieciakami, bo jest to no, jednak atrakcja taka... Troszeczkę kiczowata, ale można sobie porobić zabawne zdjęcia na pamiątkę, więc jeżeli będziecie w Hakone oglądać Fuji nad jeziorkiem, to do późnych godzin wieczornych można właśnie tam potem podjechać do tego centrum UNESAN, tam nie trzeba żadnych rezerwacji robić, po prostu kupuje się bilet jak do każdego parku rozrywki. No dobra, a takim drugim miejscem, które też na pewno będzie atrakcyjne dla grup czy dla par, to będzie właśnie wspomniane Oedo Onsen Monogatari. To jest taki ogromny kompleks. Oni się chwalą, że są jednym z największych kompleksów takich w stylu parku wodnego połączonym z Sento. Znajduje się na wyspie Odaiba, czyli tej sztucznej wyspie. Na której także znajduje się e, Muzeum Rajkan, e, na której znajduje się sztuczna e, statua wolności, na której jest e, dosyć wiele takich różnych nowoczesnych atrakcji. Między innymi e, tam też znajduje się ta wielka statua robota e, Gundam, i e, jest to ogólnie fajne miejsce, bo e, można tam zrobić świetne zakupy. Obejrzeć wystawę samochodów, cała masa atrakcji takich także ciekawych dla Japończyków. W tym Muzeum Miraikan między innymi można zobaczyć robota Asimo tańczącego, więc w ogóle bardzo polecamy, bardzo fajna, fajne miejsce. Natomiast jedną stację kolejki dalej, można przejść spokojnie na piechotę, znajduje się właśnie ten onsen, Oedo Onsen Monogatari. Ta nazwa Oedo to jest dawna nazwa Tokio. Onsen to Onsen, Monokotari Historia, czyli tak historia Onsenu z czasów Edo. I rzeczywiście ta nazwa nie jest przypadkowa, bo cały kompleks jest zbudowany w stylu miasteczka, wioski z czasów Edo czyli mamy główną uliczkę z taką wieżycą, wieżą. Jakieś całe mnóstwo takich tych street foodów tam było, z tego co ja tak, pamiętam. Tak, mnóstwo że knajpek. Jak ktoś się wyleżał w wodzie gorącej dwie godziny, to można od razu było tam nawet zjeść obiad i, i był bardzo duży wybór różnych tak. przekąsek. I rzeczywiście to wszystko było takie w, w konwencji starego japońskiego miasteczka. Była, było to mnóstwo dziwacznych stref, bo na przykład była strefa leżakowania na super wygodnych masujących hotel, fotelach, gdzie wszyscy oglądali jakieś filmy. Ale było też rewelacyjne spa, takie naprawdę z wysokiej półki, z możliwością nawet zażycia takiego zabiegu kąpieli w piasku. Kąpiele w piasku to jest starodawna atrakcja Japończyków. Jak oni gdzieś jeździli właśnie nad morze, to brali te kąpiele w piasku. Polegają one na tym, że się całe ciało zasypuje zakopuje w piachu, trochę jak my się tam bawiliśmy na plaży u nas nad botykiem W każdym razie ma to też być zdrowotne i relaksujące. Ja pamiętam, że najbardziej mi tam przeczołgała taka ścieżka, gdzie się po kamieniach na bosaka chodziło. To było to wspólne, sp wspólne spa dla stóp. Nie udało mi się całej przejść, bo naprawdę była kilkusetmetrowa. I tak. Te kamienie zaczynały się, zaczynały się takie duże otoczaki, a potem to już były takie powbijane na sztorc, takie, to już były takie no, tak. Dla prawdziwych fakirów, tak. No. ale fajne to miejsce jest. Mimo, że ono jest dosyć też takie troszeczkę kiczowate, to jednak jest to dobre miejsce, żeby po całym dniu zwiedzania miasta, zwłaszcza jeżeli będziecie na Odajbie, żeby tam sobie odpocząć. Można tam dojechać w ogóle kolejką Jurika Mometą, super wypasioną, bezzałogową kolejką, co jeździ przez most tęczowy. Trzecim miejscem, które polecamy dla osób, które chciały, chciałyby we dwoje yy, razem zaznać przyjemności, to jest taki. Onsen, on się nazywa, yy, muszę sobie przypomnieć, na pewno Kitahama, czyli północna plaża, ale tam jeszcze coś było. O, mam, mam tutaj ulotkę, yy, Kitahama Terumasu. To jest taki yy, yy, ośrodek, który znajduje się na samym brzegu plaży w Bepu, jednej z naszych ulubionych miasteczek. Bepu to jest w ogóle całe miasteczko leżące na aktywnej strefie, gdzie z każdego grudka praktycznie paruje i joseny są na tam każdym kroku. Mi się kroku. wydaje, że tam mają ci mieszkańcy Bepu w ogóle dwa hobby. Jedno z nich to jest gotowanie jajek na tej parze, która im z, z, z grudka wylatuje, z trawnika. A druga to jest, że ktoś jak komuś wylatuje z tego grudka już para to stawia na tym budynek, i otwiera onsen. Tak. Także to jest niekwestionowana słuchajcie, stolica onsenów. Japońska. Kilkanaście onsenów na chyba kilometr kwadratowy. Z czego jeden to właśnie ten na północ przy plaży, w którym można się też w kostiumach bawić w tej części wspólnej z przepięknym widokiem na morze, z przepięknym widokiem na górę Takasaki, w ogóle z widokiem na, na Bepu. Bardzo fajne miejsce. Byliśmy tam już dwa razy w przeciągu kilku lat i, i pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast samo Bepu jest niesamowite. Jest taka reklama w ogóle o takich pływaczkach synchronicznych, które w onsenach tańczą. Nie wiem, czy widziałaś ją? Nie, chyba. Wydaje mi się, że widzieliśmy ją, jak byliśmy... W japońskiej restauracji w Hoi ostatnio. A może, tak, widzieliśmy, tak, tak, tak. I to, w I to właśnie było kręcone w Bepu bo to jest reklama właśnie tego regionu. Natomiast jeżeli byście chcieli zobaczyć bardzo starutki onsen, bardzo klimatyczny, to polecamy zwłaszcza dwa. Jeden to już jest wspomniana Funaoka Onsen w Kyoto, to jest onsen jeden, uznawany za jeden z najstarszych, jeśli nie najstarszy onsen w Kyoto. On się znajduje dosyć blisko świątyni Złotego Pawilonu. Ja dosyć dobrze jestem z tamtą okolicą zaznajomiona, więc mogę wam od razu powiedzieć, że z dworca senowego dojedziecie tam, tam autobusem 206. Bywam tam naprawdę często. I to jest właśnie ten onsen, w którym po godzinie Pierwszej albo trzeciej jest e, zamiana, mała przerwa i zamiana salami. Przepiękne rzeźbienia, przepiękne płytki, e, bardzo klimatyczne miejsce i naprawdę bardzo polecamy po całym dniu biegania po Kyoto, po całym dniu z, e, zwiedzania świątyń. Nawet jeżeli wam się wydaje, że jesteście bardzo zmęczeni. To wtedy warto wybrać się na taką wieczorną sesję moczenia, bo nie ma nic lepszego na zmęczony organizm niż wymoczenie tych mięśni we wrzątku. A drugie miejsce to też jest bardzo, bardzo stary onsen. Jego historia sięga. Bodajże 1880 roku, czy, coś, czy nawet chyba jeszcze starszy. Jest to onsen w Bepu, w tej wspomnianej miejscowości naszej ulubionej stolicy onsenów. Ten onsen się nazywa Takaga, Takagawara i to jest naprawdę starusieńki budynek dosyć duży, z fajną częścią wspólną, w ogóle cały jego front jest już zjawiskowy, a w środku jest tylko lepiej i tam też są niesamowite atrakcje w środku, więc bardzo polecamy, jeżeli będziecie w Bepu, to koniecznie taka gałara onsen musicie odwiedzić. Tam wstęp jest jakiś śmiesznie tani. Ja, ja pamiętam, że na mnie niesamowite wrażenie zrobił onsen, Jeden ze starszych na półwyspie Wakajama, już żeśmy wspominali o Shirahamie. I, i, I tam jest takie specyficzne wybrzeże morskie, bo y, jest po prostu skaliste. Więc takie skal, skały czarne, praktycznie wulkaniczne, wchodzą bezpośrednio do morza. Tam właśnie w tych skałach oni wydrążyli takie, czy, czy przez wodę, myśl, może te, wo te niecki, takie naturalne, zostały wydrążone. I właśnie bezpośrednio do wody tej pochodzącej z gorącego źródła, czyli do tej zmineralizowanej wchodzi się, wchodzi się bezpośrednio jakby będąc przy samym morzu, przy samej plaży. Czasami fale są takie wysokie, że się miesza ta woda, rozpryskuje się ta woda na skałach i Siedząc sobie w takim onsenie też oczy nam się głowa po prostu od, od tych rozbryzgów fal, które tam e, może e, generuje. Także to był, był jeden z moich naj, najlubiejszych najfajniejszych, naj, największe wrażenie mieliśmy pod, pod względem właśnie takiego naturalnego To jest kultowy onsen, on się nazywa Sakinoyu. I jest legenda, że cesarz japoński paręset lat temu, jak, czy tam może nawet nie cesarz, to chyba byli wtedy szogunowie przy władzy, że jak oni podróżowali, to się zatrzymywali w tym, w tym konkretnym onsenie, że, to, że on jest taki właśnie słynny. No fantastyczny jest, tak, to jest jeden z najpiękniejszych. Ocenów, jakie w życiu widziałam w Cierotęburu. Tam widziałem te, też w ogóle specyficzną taką rzeczą, było, że ludzie, którzy tam się usanowali potem leżeli na tych skałach i się wygrzewali po prostu na skałach. Czyli jak ktoś miał dosyć leżenia w gorącej wodzie, to po prostu się kładł na tych skałach, tam było to wszystko ładnie było osłonięte i można było po prostu jeszcze sobie się poopalać no, bezpośrednio w tym onsenie jako dodatkowa atrakcja. Tak, i tam też były, mimo tego, że to było bezpośrednio na skałach, to było takie zaplecze bardziej bardziej skromne i takie bardziej zakryte dla kobiet, żeby, on, żeby się nie martwić, że, że, że mógł ktoś podglądać tych ludzi z daleka. Tak, są przebrzeżenia, ale one też są fajnie wkomponowane, bo tam, jeżeli powiem, że pamiętam, to bambusowe były te takie ścianki, mhm. więc to wszystko zachowywało klimat, też generalnie szukajcie, ja polecam, jestem fanem i polecam wam Rotenburo, czyli szukajcie takich miejsc właśnie, które mają zbiorniki na zewnątrz, też Sekuradziła, na Kyushu ma taki jeden, genialny. jeden czy dwa. Nawet dwa mamy takie ulubione. Dokładnie, genialne. To. gdzie jest część wewnątrz w budyneczku, ale jest też część zewnętrzna, gdzie praktycznie siedzi się w tej wadnie, siedzi się w tym senie bezpośrednio w bliskości drzew, bliskości natury i bliskości morza. Natomiast tamte onseny na Sakuradzimie, przypomnę, że Sakuradzima to jest aktywny wulkan, tam woda była tak gorąca, że w ciągu dnia często te zewnętrzne części były nieczynne. Ponieważ no, ale by tam woda... byliśmy też latem. Tak, woda że... była około 50 stopni i kazali nam czekać godzinę, aż się trochę ochłodzi, albo wręcz dolewali zimnej wody do tego źródła. Zresztą oni się strasznie dziwili, że ja mogę wchodzić do takiej gorącej wody, bo nie spodziewali się tego po takim białym gajdzinie. Natomiast to też były jedne z najcudowniejszych Rotenburo. Ja jeszcze polecę jedno Rotenburo, w którym byłam bez Konrada, bo wtedy byłam sama w Japonii. To jest Rotenburo w lesie na stoku góry, i ono jest znajduje się w, w wiosce Kurama i tak trzy też nazywa ten onsen trzeba go szukać jako Kurama onsen Kurama jest to jedna z dwóch wioseczek, które się znajdują po dwóch stronach góry, z której spływa rzeka ta druga wioska to Kibune. Góra ta, która rozdziela jakby te dwie wioski, nazywa się Kurama Yama i na górze jest fantastyczna świątynia, a pomiędzy tymi wioskami można przejść bardzo fajnym szlakiem spacerowym, zresztą wspominaliśmy o tym szlaku już na blogu. I na końcu wioseczki Kurama jest właśnie ten niesamowity onsen. On ma przepiękny taki drewniany pawilon, pod którym się siedzi w wodzie i można właśnie i górę Kurama, i, i las, i, i okolice podziwiać. I też jest do późna w nocy otwarty, więc bardzo polecam. Te dwie miejscowości znajdują się jakieś 40 minut pociągiem od Kyoto, więc to jest super fajne miejsce, gdzie można się wybrać na taki day trip z Kyoto. Bardzo polecam Kurama Onsen. No dobra, wydaje mi się, że kilka tych miejsc poleciliśmy. Trochę o kulturze i o, o, o tej etykiecie też opowiedzieliśmy. Troszkę jeszcze można by opowiedzieć o takich onsenach, których właściwie nie da się wykąpać, bo, tak jak na samym początku, początku Konrad wspomniał, temperatury tam są często bliskie 100 stopni. One są na ogół Wtedy oznaczone. I takim miejscom bardzo często towarzyszą dodatkowo takie zjawiska jak gejzery. Albo jakieś hodowle kryształów siarkowych, więc bardzo polecamy też tego typu atrakcje, gdzie chociaż sami się nie, nie zanurzycie, to można naprawdę tą aktywność wulkaniczną połączoną z aktywnością wodą podziwiać. Zwłaszcza niesamowity jest kompleks Bepu Hells, czyli Piekła Bepu w tej naszej ulubionej miejscowości na wyspie Kiusiu. Bardzo fotogeniczna, chociaż jak pierwszy raz pamiętam, tam trafiliśmy, to lało. Na szczęście woda była gorąca. A po drodze w tym kompleksie, bo to kilka takich miejsc trzeba było obejść, były też właśnie te małe spa dla stóp. Więc mimo, że byliśmy przymoczeni, to stopy sobie można było wygrzać w gorącej wodzie. Pod ja pamiętam, że było jedno takie burok, gdzie niektórzy uznawali, że tam nie można się kąpać. Mianowicie w nagano tam, gdzie małpki się kąpały razem z ludźmi. To prawda, w tym konkretnym źródle się nie można było kąpać, ale obok znajdował się hotelik Maciupeńki, drewniany taki budynek, i tam też był onsen i tam się kąpaliśmy. Ale ty się kąpałeś? Ja akurat się nie zdecydowałem, aczkolwiek tam miejscowi też mówili, że czasami małpy tam też dołączają tak, się. Że przychodzą i, i że tak, można. Można się z nimi zaprzyjaźnić, zwłaszcza w tej zewnętrznej części. No nie wiem. W każdym razie do mnie nie przyszły wtedy, a było to niesamowite doświadczenie, bo siedziałam sobie w samym właściwie ręczniku, bo w tej zewnętrznej części się siedziało owiniętym ręcznikiem, a dookoła był śnieg, więc, bo to była końcówka marca. A bardzo, mi się, bardzo mi się to podobało. To było rzeczywiście dobrze, że tym wspomniałeś, bo to jedno z najfajniejszych miejsc, też jeżeli chodzi o sceny. I tam pamiętam też, że ścieżka turystyczna prowadzi z boczem góry naprzeciwko tego więc to też jest takie miejsce trochę dla odważnych, bo ci turyści tam dru drugą stroną wąwozu się po prostu przemieszczają w ilościach hurtowych. Dlatego byłam w ręczniku, nikt nic nie widział. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze pytania tradycyjnie, ponieważ ja na naszej grupie zawsze zada zadaję pytanie, czy ktoś ma jakieś wątpliwości odnośnie tematu, który będziemy poruszać w odcinku. I tu myślę, że na część tych pytań już odpowiedzieliśmy, ale jeszcze tak w, miarę w ramach porządkowania informacji może sobie powtórzymy. Sylwia się pyta, ja mam problem z ręcznikami przyborami do mycia, wiem, że możemy mieć te rzeczy jako własne lub wypożyczone, ale jak się z nimi obchodzić przed, trakcie i po kąpieli? No Czyli to tak, powiedzieliśmy, powiedzieliśmy już o tym, można je trzymać w koszyczku też tak by w tej części kąpielowej. Ale słyszałem, że kobieta chodząc na go powinna tak trzymać mały ręcznik, aby delikatnie zakryć miejsca intymne, inaczej będzie to nie tak. I to jest właśnie to Modesty Towers, czyli te malusieńki ręczniczki. Jeżeli ktoś woli czuć się bardziej grzecznie i, i będzie się wtedy czuł swobodniej, może sobie rzeczywiście tak. Zasłonić, ale, ale nie jest, nie reguła jest to reguła. To, to jest mhm. raczej dla nas niż dla innych osób. Czyli jakby jeżeli my uważamy, że się powinniśmy zasłonić, to się zasłoniamy, ale inne osoby jakby nie, tego nie wymagają. No chyba nie. Kolejne pytanie, gdzie powinna być ten mały ręcznik podczas kobieci, jeżeli wszystko dookoła jest mokre? Można go trzymać na głowie. Najlepiej na głowie. Tak jak Japończycy, ale jeżeli nie chcecie tego robić w ten sposób, czyli składać w kosteczkę i kłaść sobie tego tej kosteczki na głowie, to można sobie spokojnie też zawiązać na włosach, jak turban. Albo na, na kucyku jakoś tam zawiązać. No właśnie, to było kolejne pytanie. Czy mogę małym rycznikiem związać sobie mokre włosy w turban? Można. I gdzie mam zostawiać przybory do mycia, żeby nikomu nie przeszkadzały? No to już wspomniałem. W koszeczku że jest, gdzieś z boku. No i jest ta, ta strefa taka prysznicowa. Tak, koniecznie i tam w, tej można sobie w tej strefie. W tej strefie prysznicowej tak, przy zostawić się. przy którymś ze stanowisk. Tylko trzeba to położyć tak dyskretnie, gdzieś z boku, żeby ktoś nie pomyślał, że to miejsce jest zajęte do mycia i że tylko na chwilę ktoś tam wyszedł. Nie? No i trzeba tego potem przy wyjściu nie zapomnieć. Gratulacje dla samego siebie mogę tutaj przyznać. No ja parę razy po prostu zostawiłem swoje tam kosmetyki. Jeszcze jest w ogóle taka podpowiedź. My kiedyś też tak bardzo spontanicznie postanowiliśmy iść do onsenu. Byliśmy w nim wcześniej i potem pojawialiśmy się w okolicy i akurat tak się złożyło, że mieliśmy czas, żeby jeszcze tam zajrzeć. W niektórych sklepach 7-Eleven sprzedałem takie malusieńkie pakieciki. Mały szampon, mała odżywka, czy tam żel pod prysznic w pudełeczku. I To kosztuje jakieś grosze też, więc można sobie takie coś kupić. No właśnie, gotowe są nowe zestawy, można by powiedzieć. Kolejne pytanie: jakiego zwrotu mam użyć, jeśli będę chciała wypożyczać ręcznik lub przybory do mycia? To ja y, przygotuję taką odpowiedź. Bo to... <ścoughs> Gdzie mam zostawić wypożyczone rzeczy po kąpieli i czy wszystko ładnie wytrzeć do sucha? W większości miejsc, jeżeli są wypożyczane ręczniki albo nawet yukaty, przy wyjściu jest taki pojemnik z dziurą, do którego się wrzuca te rzeczy. I to łatwo to intuicyjnie wieczyć, gdzie to jest. No, nie wiem, że dziwny zestaw pytań, ale z takimi rzeczami się martwię. Byłam w osynie, ale korzystałam tylko w wersji prywatnej. Mimo, że nie wstydzę się na gości, to jakoś nie mogłam się przemówić, bo myślałam, że wszystkie babcie będą mnie zagadywać. Mogą zagadywać, ale tak jak żeśmy ustalili, oczy w podłogę i może wtedy nie będą. I kolejne pytanie od Ani: jak z mydłem itp., czy powinno się mieć swoje? Zabiera się z szatni ze sobą do części prysznicowej i tam zostawia po użyciu. Można mieć zawsze swoje, bo nawet w tych miejscach, gdzie są te przybory i kosmetyki zapewnione. No parę osób woli mieć swój szampon. Ja na przykład mam bardzo wymagające włosy i praktycznie zawsze w małej buteleczce noszę swój własny szampon, taki, który mi odpowiada. Więc można mieć swoje, natomiast jeżeli nie jesteśmy pewni, a nie chcemy dźwigać ze sobą tych rzeczy, no to tak jak mówię, można zaguglać albo poprosić na recepcji w hotelu czy w hostelu, żeby do danego miejsca zadzwonili i się wtedy upewnią. A tutaj uwaga, porada dla facetów: jeśli nie jesteście wybredni, jeśli chodzi o kosmetyki, to w części prysznicowej będą dwie gigantyczne butle. Na jednej będzie napisany szampon, a na drugiej płyn do mycia działa. <gry> I można ich używać bez limitu. Ja jeszcze mam takie. Jedną... Naprawdę gigantyczne takie baniaki mają po 5 litrów czasami z, z taką pompką na górze. Ja mam jeszcze jedną kwestię, o którą chyba nikt nie zapytał. Odnośnie tatuaży. W Japonii tatuaże kojarzone są nie do końca pozytywnie, a mianowicie kojarzone są z jakuzą, z czyli z mafią, i jest taka reguła, że z tatuażami nie wchodzi się do onsenów ani do łaźni. I to ta reguła została ustalona właśnie po to, żeby członkowie Jakuza nie przyłazili do łaźni nie terroryzowali innych w ten sposób, że sobie siedzą i omawiają sobie jakieś swoje krwawe sprawy albo załatwiają biznesy. I to ta reguła praktycznie działa do dzisiaj. Praktycznie. Natomiast w wielu miejscach jest przyzwolenie na to, że jeżeli ktoś ma bardzo mały tatuaż, to może nakleić na niego plaster taki wodoodporny, albo założyć taką frotkę na przykład na nadgarstek, jak tenisiści mają. I coś takiego przejdzie. Natomiast jeżeli są... Jeżeli ktoś ma full slajwa, no to chyba musiałby tak. być mówią. Jeżeli, jeżeli ktoś ma duże tatuaże, niestety musi się liczyć z tym, że nie wpuszczą go do onsenu, albo jak już się rozbierze, bo wcześniej nie widziano, że go mogą nawet wyprosić. Ja byłam świadkiem takiej sytuacji, że dziewczynę z dużym takim właśnie jakimś tatuażem na plecach wyproszono. Natomiast coraz częściej Pojawiają się miejsca, które są tattoo friendly, i po prostu takie osoby, które właśnie mają full sleevey albo jakieś. Full y y, tak. Nie no bo ja też powiedziałam, full, full sleeves y, albo jakieś inne w ogóle wielkie tatuaże. To lepiej, żeby po prostu sobie zaguglały jest w internecie, ogłaszają się takie miejsca, są nawet listy, w których miejscach mogą bez krępacji sobie na grupie też ktoś o to pytał, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to w wyszukiwarce wpiszcie onseny, tatuaże i tam e, pamiętam, że jedna z uczestniczek grupy wklejała po prostu linka do, do listy takich onsenów, które są tattoo friendly i widziałem, że ona pierwszej ręki jakby i ma informacje, bo sama też na zdjęciach profilowych miała całkiem sporo tych tatuaży. A drugi sposób jeszcze to po prostu wynajęcie prywatnego pokoiku z malutką łaźnią i wtedy nikt wam nie zagląda nigdzie pod ubrania ani nic, więc można. Oczywiście nie wszystkie oseny mają te opcje, ale część ma. Ale warto zapytać zawsze, albo zawsze poszukać po prostu w internecie. Tak, my byliśmy w takim osenie, bardzo fajna sprawa. Byliśmy w nim jeszcze, kiedy się trochę na początku cykaliśmy przed wejściem do tych ogólnych części. Natomiast bardzo wiele z nich oferuje też takie pokoiki z przepięknym widokiem podziwiania, na przykład Góry Fudzi. My akurat byliśmy wtedy na Sekuradzimie w takim osenie. No, Można to też potraktować jako właśnie taki trening, że zanim wyjdziemy do ludzi, to żeby sobie te wszystkie onsenowe zawiłości przyswoić i na spokojnie tak, ogarnąć. ogarnąć, żeby nikt nas nie oceniał, nie oceniał za pierwszym razem. Wiadomo, że jak jesteśmy, robimy coś po raz pierwszy, to wydaje nam się, że wszystkie oczy są zwrócone na nas. No dobrze, jeśli słuchając tego odcinka nasunęły wam się jakieś pytania i chcielibyście jeszcze, żebyśmy o onsenach podyskutowali, to zapraszam, żebyście dołączyli do naszej grupy. Jeśli jeszcze tam nie jesteście. Grupa, jeszcze raz przypominam, nazywa się Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. Jest umiejscowiona w serwisie Facebook. Można tam wejść przez linka www.facebook.com ukośnik grubs, ukośnik Japonia Budżetowo. I co? Zapraszamy do dyskusji i zapraszamy do eksplorowania za pomocą wyszukiwarki grupowej. Jak wpiszecie onsen, onseny to znajdziecie całe mnóstwo informacji od kilkunastu osób, które już się tam udzielały, pytały i odpowiadały. Także gorąco zapraszam. My oczywiście też na naszym blogu tradycyjnie utworzymy post, w którym znajdziecie linki do wspomnianych stron od senów, a także sento, więc parę przydatnych informacji. No dobrze. Tak jak wspominałem, od seny to prawie jak z jedzeniem temat, który się nie kończy, i my moglibyśmy opowiadać o, o tych naszych koszynowych przygodach godzinami. No cóż, mam nadzieję, że Wam się też podobało. Zapraszamy Was za tydzień do kolejnego odcinka i pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Cześć! Cześć, hej, hej!